Słuchajcie, moi mili, w dzisiejszym odcinku wystąpi osoba o różnych talentach. Człowiek, który potrafi zmienić mąkę w chleb. Powiem w skrócie, do tańca i różańca, człowiek orkiestra. Przed wami Jarek Jarosław. Zapraszamy pana. Dzień dobry. Gdzie oklaski elegancko? Ja jak sołtys Kirdziołek i z moim kapeluszem szalony. No, a tak w skrócie, siemanko, siemanko, w dzisiejszym odcinku jest status, jak to zawsze, wojskowo, to coś oznacza. Zaczniemy w ogóle od tego, że... Zacznie się z dyscypliną wojskową. Dokładnie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wojsku, dokładnie się tata będzie prowadził całego live'a. Live'a, cały odcinek. Wymyśliliśmy właśnie takie opowieści, parę pytań mam przygotowanych do taty i dzisiaj tata powie, jak było w wojsku, jak to wszystko wyglądało, co się robiło i tak dalej, i tak 82 rok, jak to było. Dokładnie. Ale przed tym zostawcie wszyscy subskrypcję na kanale, żebyście zostawili elegancko suba na moim palcu jest. Kliknij subskrypcję na dole, żeby był szary. Kliknij w dzwoneczek, bo to jest mega ważne. Zostaw łapeczkę, to łapeczek i nagrywamy kolejny odcinek o wojsku, ale tata opowie wtedy o swoich śmiesznych przeżyciach w wojsku. No i pamiętajcie o social media, Instagram, Sada przez 3 razy o podłoga 30 i grupka na Facebooku Animale Sada. Więc zaczynamy! Więc tata, w którym roku w ogóle to się wszystko zaczęło? Może zaczniemy od tego, jak się znalazłem w wojsku? Dokładnie, jak to było? Byłeś w domu, jak to wyglądało? W tamtych czasach, 82 rok, było tak zwane, komórka się nazywała wojskowa WKU. Wojskowa Komenda Uzupełnień. Któregoś pięknego dnia dostaję bilet do wojska. Dostałem do Słupska, do Redzikowa, gdzie teraz jest tarcza antyrakietowa. Gdzie są wojska amerykańskie. Dostałem późno bilet. No i jak kiedyś była moda, w 82 roku miałem włosy dotąd długie. Pojechałem z kolegami, mnie koledzy odwozili z Gdyni pociągiem do Słupska. No oczywiście w pociągu piwka, małe beczołki gdańskie. Piwek się napiliśmy, wesoło było. Potem w Słupsku poszliśmy na miasto. No, patrzymy na zegar, tu 22, ciemno. No to ja mówię, to ja wracam z wami do Gdyni. Oni mówią, nie, ty masz bilety do wojska. No i zawieźli mnie do wojska, w nocy mnie przyszedł dowódca. No i kazał się położyć spać. Rano łóżka były piętrowe. Jeden obok drugiego, piętrowe łóżka. A powiedz mi, jak to było w pokoju, ile mieliście właśnie osób? Nie no, pierw jest poborówka, że młodzi żołnierze przed przysięgą są wszyscy razem, a dopiero po przysiędze rozdzielają na różne kompanie. Każdy ma swój przydział, czy do kuchni, czy mechanik, czy różne tam, ja I ty, elektryk. I ty gdzie trafisz? Nie no, skończę pierw raz. Dobra. O 6 pobudka. Ja skacowany, włosy długie. Ktoś mnie budzi, ja mówię, co tu jest? Gdzie ja jestem? Z tego łóżka zaczęli gęby drzeć, bo to my młodzi żołnierze, to dowódca i wszyscy tam starsi, kaprale, na huki, wiesz, krzyki. Dawaj tu, młody, dawaj kocie! Ja mówię, co to jest? Ja nie przestań krzyczeć, ucho mnie boli. Zaprowadzili mnie do fryzjera. Kudły ścieli. Kudły ścieli. Mundur dali, moro różne. Ale musiałeś krótko, tak? Łyso czy jak? Bardzo krótko. Nie łyso, ale krótko. No i się zaczęło mapę czołne. I jak w ogóle, do jakiej grupy, jak mówiście, przydzieli? Do jakiej tam kucharz? Nie no, przydział dostałeś. No, gdzie? Do przysięgi? Nie no, do przysięgi to musiałeś trenować. Dostałeś buty za duże. Pięty były zdarte do krwi, bo codziennie ćwiczenia. No mogłem chodzić. Do przysięgi to cały czas tylko maszerowanie było. Aha. No i w końcu jak już do tego doszło, to gdzie? Po przysiędze? No. Mnie dali po przysiędze na kuchnię. O. Co ogólnie gotowaliście? O. Takie miałeś menu, miały, co tydzień było inne, codziennie było inne, jak to wyglądało? Jedzenie było tak kiepskie w tamtych czasach. Na przykład w piątki był śledź. Była beczka ze śledziem, było kilku kucharzy wydawało, a wszyscy w kolejce stali z tacami jak w barze. Jeden śledzia z beczki wyciągał, drugi cebulę ze śmietaną, trzeci ziemniaki. No i tak było tylko pyk i następny to, śledzia rzucił skórą, margaryna jak było śniadanie, to było taki pasek na 3 osoby. Bo bida. Bida. No to ładnie, ale... No, a w ogóle jeszcze do tego wrócimy, jak już miałeś przedziały tam spokój jakiś, tak? Z tymi osobami, jak w ogóle... Nie, to się szybko dzielili. Jak dzielili siebie na kompanie, na przykład kucharze byli, elektrycy i tam czy inni, to były 3 piętra, każdy na swoim piętrze był przydzielony, jak kucharze to na górze, ci tam niżej.
No i jak przychodziłeś, byłeś młodym żołnierzem, a starzy już tam byli. Teraz bo cię zobaczyli kota, to już było. Młody na łapy i pompki. Jak się zmęczyłeś, przysiady i tak w kółko. Gdzie wszedłeś na salę, pukasz, wchodzisz, młody na łapy i pompki. Dlatego ma takie cece wielkie. Jak Arnold. A właśnie jak wyglądały wasze treningi, albo jeszcze do tego... Jakie treningi? O czym ty mówisz? No jakieś treningi mieliście tam, tak? Czy nie? Jak wyglądało? Nie, to ćwiczenia tam były raz w tygodniu. Jak był małpi gaj, taki małpi gaj, to były takie liny, kładki różne, brama była, trzeba było przeskoczyć w błocie, a kiedyś za młodego to nas ubrali w OP1. OP1 to był taki strój gumowy, że kalosze wkładałeś z gumowym, aż tak jak kombinezon, tak, cały z kapturem, maskę ci dawali i szedłeś i śpiewałeś w masce. No, to tlenówka. Jak ściągnąłeś maskę, to woda wylatywała z maski. Cały czas się czołgałeś, tak było w dupę, że ja pierdala. Ciężko było. I to był taki was co? To był jakiś trening, czy to było takie poniżenie was, tak? Czy co to było? Jak tam wygląda? Z jakiej to generacji było? To było, żeby wiesz, żołnierzy utemperować, żeby byli grzeczni, żeby byli posłuszni. To się odbywały takie właśnie te, nie? A ile lat w ogóle byłeś w tym wojsku? Dwa lata. Dwa lata, bo i co? Po tych dwóch lat coś tam, nie wiem, większego osiągnąłeś? Coś było, nie wiem, co w ogóle przez te, po tych dwóch lat? Nie, ja nie miałem żadnej, ani starszego szeregowego, ani kaprala, nic. Tyle, żeby odbędzić, nie? Bo też trzeba powiedzieć, że to było obowiązkowe wtedy. Niby nie powiedziałeś. W tamtych latach to było obowiązkowe do wojska. Jak dostałeś bilet, to... No i co? Codziennie 6 rano wstawaliście i co? Rano? Mówisz sobie, jakiś... No cała kampania. Nie biegaliście nic z rana na przykład? No rano by, no tak, zaprawa. No to proszę mówić, panie kochanie. Rano, nie. Ty nie musiałeś ustawiać zegarka, nic, był dyżurny, który miał służbę całą noc. No. No i rano zapalał wszystkie światła na korytarzach i krzyczał. Kampania! Przygotowanie do zaprawy. Patrzył, jaka jest pogoda i mówił. Skrótkie spodenki, krótka koszula, trampeczki i wypad! No. No i bo ile? I co? Gdzieś w teren? Czy gdzieśmy biegaliśmy ileś kilometrów koło pasa startowego. I co? I potem co? Po biegu wracać, tak? Wracałeś, myłeś się. Rycha, no. Myłeś się, ubierałeś. To wszystko na tempa. No, no. No i zbiórka i tak jak na kolonii, jeden za drugim. I co później? Na stołówkę. I na stołówkę. Zjeść? Po zjedzeniu co później? Szybko czołgujesz za młodego. No. Bo kto ostatni nie zje, to już koniec. Wypadnie! Wypadnie! Głodny chodziłeś. No ładnie. A tego, i co później, jak wygląda dalszy plan? Po zjedzeniu, po wykąpaniu, co później, iście wieczorem? Nie, no każdy szedł na swoje zadania. Mhm. Właśnie, jak do kuchni, ci co szli do samochodu. Czyli ty szedłeś gotować wieczorem, żeby było na rano. To trzeba było ziemniaki obierać, całe wanny, po dwie wanny ziemniaków się obierało. Wanny takie do kąpieli, to trzeba było obierać. To do której tak obierałeś? Mieliście jakoś na to czas, czy powiedzieli, że aż obierzesz, to pójdziesz wtedy spać? Ale ja sam tego nie robiłem. No ja wiem, no domyślam się. Tam byli ci z aresztu, przychodzili, ci co podpadli, to przychodzili i pomagali. No, za karę, to było za karę. Aha, i później co? Jak to zrobiłeś, mogę się umyć i spać dopiero i znowu rano na 6 i znowu bieg i tak dalej. Rano jak szedłeś się, to musiałeś wszystkie posiłki zrobić, śniadanie. No tak, rano, no tak. Obiad i inne sprawy. No, a powiedz mi jak w ogóle wyglądało, jeszcze chciałem zapytać, jak cię przyjęli do tego, wiesz, tych pokoi tak zwanych, tak? Tam, bo z innymi byłeś, tak? Piętrowe łóżka były. Tak, no to jak byłeś, to ale ty byłeś ze starymi żołnierzami, młody wchodziłeś wystraszony wchodziłeś, pukałeś, tu zaraz było wypad, źle. Aha, czyli co? Znęcali się tak, na to. Tak, właśnie, co na przykład wyglądało? No, przed snem to musiałeś pompki robić, wisieć na górnym koju jak pająk, różne. Szafę grającą robiliś, były szafki, głowę wkładałeś, a on pierdolą w tą. Szafę? W szafkę i mówi szafa gra i tam wymyślaną piosenkę. No, więc ładnie. Co jeszcze powiedzieć? Fala była. Jakieś dziewuchy były? Nie było dziewuchy. No pytam. Była fala. Starzy rządzili. Młodego widzieli, to kot biegał, tylko biegiem. Schody do góry zamiatałem nawet. Cegłę miałem, to tarłem cegłę, żeby była kostka od zapałek. Kiedyś po Sylwestrze wróciłem, to kafelki pod prysznicami czyściłem z kolegą tak długo, żeśmy zasnęli, rano się obudzili. Całą noc. A jak wyglądało z przepustkami? Za młodego pierwszy rok to było kiepsko. Młody tylko mógł iść ze starym. A jak szedł sam, to musiał starym piwa przynieść. Czyli jakoś tam po cichu może było się, tylko ci starsi mogli, tak? Starzy. No stary jak ci wlał, to się napiłeś, a tak to za młodego nie wolno. Stary by cię kurczę wykończył, jakby się zobaczył pijanego. Młody, co ty? We łbie ci się poprzewracało.
chcieli zrobić wojskowych. No a tak jeszcze na koniec powiedz jeszcze ostatnie pytanie, czy żałujesz, że w ogóle... Tak, byłeś... dzisiaj, żebym wiedział, że są takie czasy, to bym został w wojsku, bo już bym był na emeryturze, a... W tamtych czasach, jak wychodziłem z wojska, moi koledzy zostali, od razu zostawali 4 belki, to byli plutonowymi. To dzisiaj się śmieją. Są na emeryturach i ma 40 lat, miał 40 lat i na emeryturę idzie i dostaje grube pieniądze i sobie może sobie jest na, bierze emeryturę, może sobie jeszcze dorobić i ma kupę pieniędzy. Takie czasy. A ja się śmiałem z nich, jak wychodziłem z wojska. A dzisiaj oni się śmieją ze mnie. No, więc takie bo czasy. Bo takie czasy. Takie czasy nadeszły do nas, że widzicie. Świrusy, wirusy i tak dalej. Więc słuchajcie, macie przekaz od taty. Jak macie możliwość, interesuje was wojsko, idźcie do wojska. Pytania mogą dać, ja odpowiem na zadajcie, pytania. Możemy zrobić tak, że możecie w komentarzu pozadawać pytania. Zrobimy odcinek z pytania od was, które was interesują w wojsku. No i zrobimy, jak wbijemy 100 łapeczek, odcinek o najśmieszniejszych sytuacjach taty, co tata mi też opowiadał, jakby młodszy. Myślę, że ciekawie, jak to było kiedyś, a teraz. Jak się podobało, zostawiamy łapeczkę, subskrypcję na kanale i ruszamy z tematem wojskowym i na razie. Żegnam was! Eluwina, trzymajcie się, piąteczka i do następnego!